Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Co to jest dziedzictwo? W prostych słowach, to to, co odziedziczyliśmy po naszych przodkach. Zarówno te materialne rzeczy, jak i to, czego dotknąć nie możemy czyli na przykład język albo wartości. Tak się składa, że my, Polacy, od swoich przodków dostaliśmy fantastyczne dziedzictwo, z którego możemy być dumni. Mało tego, gdyby nie nasi rodacy, to dziedzictwo innych narodów wcale tak samo by dzisiaj nie wyglądało. Absolutnie nie mamy się czego wstydzić, zresztą przekonajcie się sami, już teraz, w historii bez cenzury. Geografia. Nasi zawsze byli ciekawi świata i często jeździli za granicę. Chociaż w sumie za granicę mogło być swojego czasu naprawdę daleko, bo był moment, w którym terytorium naszego państwa obejmowało mniej więcej milion kilometrów kwadratowych. W każdym razie, już w XVI wieku, jeden z Radziwiłów postanowił wybrać się w podróż do Jerozolimy i Egiptu. A zapiski z tej wyprawy stały się sporym hitem, przetłumaczonym nawet na parę języków. Ale nic Radziwiłowi nie ujmując, chyba jednak najważniejszym. Polskim odkrywcą i podróżnikiem, gościem, który zapisał się nie tylko w historii, ale też w wielu nazwach miejsc na mapie, był Paweł Edmund Strzelecki. Ciężko i uczciwie pracował, żeby zapewnić sobie środki na spełnienie swojego ogromnego marzenia, jakim było podróżowanie i poznawanie nowych, odległych terenów. W końcu w roku 1834 wyruszył z Liverpoolu w podróż, która miała trwać 9 lat. Ale Strzelecki nie chciał tak po prostu zwiedzać sobie jak zwykły turysta. Nie, nie, on chciał odkrywać. Zaczął od Ameryki Północnej, gdzie w okolicach jeziora Ontario znalazł... Złoża miedzi. Później w Ameryce Południowej między innymi badał wulkany, ale największe odkrycia dopiero na niego czekały w dalekiej Australii. Ten kontynent tylko na mapie jest taki niepozorny. W rzeczywistości Australia jest dużo większa niż mogłoby się wydawać, a w XIX wieku większość tego kontynentu była jeszcze nieodkryta. No bo komu chciałoby się zapędzać w głąb lądu, gdzie 95% zwierząt chcecie zabić? No pewnie, że odważnemu Polakowi. Jestem hardcore. Strzelecki niestrudzenie badał m.in. największe pasmo górskie Australii, czyli Wielkie Góry Wododziałowej. To właśnie on, ogromny patriota, nazwał najwyższy szczyt na tym kontynencie. Górą Kościuszki. Miejscowi do tej pory łamią sobie języki na tej nazwie i raz na jakiś czas zastanawiają się, nawet czy może by jej jednak nie zmienić na jakąś prostszą, ale miejmy nadzieję, że polskie dziedzictwo w Australii przetrwa jeszcze bardzo długo. W każdym razie Strzelecki oczywiście mógł nazwać szczyt swoim imieniem, ale zamiast tego wolał, żeby ludzie mówiąc o najwyższej górze w Australii, wspominali Tadeusza Kościuszkę, przywódcę walk o niepodległość, jednego z naszych największych bohaterów. Ale spokojnie. Strzelecki. Seleckiego też upamiętniono. No bo jak Australijczycy mogliby nie uhonorować pamięci gościa, który odkrył u nich pokłady węgla, ropy naftowej i złota, a poza tym dotarł do mnóstwa terytoriów, których nikt jeszcze na tym kontynencie nie odkrył. Opisał je. A jak już jesteśmy przy opisywaniu, to praca, którą wydał po swoim powrocie, bardzo przyczyniła się do faktu, że ludzie zupełnie inaczej zaczęli patrzeć w pewnym momencie na Australię. Już nie jak na wyspę dla skazańców. Zatem nie ma się co dziwić, że Australijczycy nazwiskiem naszego wybitnego rodaka nazwali dwa szczyty górskie, pasmo górskie, jezioro, rzekę, a nawet całe miasteczko. Oj, zapracował sobie na to strzelecki. Bez dwóch zdań. Innym eksploratorem był Karol Stefan Scholz-Rogoziński. Jego z kolei bardzo interesowała Afryka. I to ta najczarniejsza, bo mówię o Kamerunie. Rozpoczął od kupienia sobie wyspy u wybrzeży, gdzie zrobił sobie bazę wypadową. W zasadzie, mu się nie dziwię, cena była bardzo atrakcyjna. Własną wyspę nabył za cylinder, kurtkę i trzy skrzynki dżinu. Przykro nam, panie Sleszu, ale jakiś Polak dorzucił nam jeszcze trzy skrzynki dżinu. Rogoziński badał kultury mieszkańców, ale również zajmował się tamtejszą naturą. Generalnie bardzo przysłużył się poznaniu tamtych stron, ale co równie ważne, był bardzo szanowany przez lokalną społeczność. Ba, zrobił nawet jedno z pierwszych zdjęć jednego z kameruńskich kacyków, którego po paru latach zabili Niemcy, którzy przejęli Kamerun i nie mieli ochoty traktować tamtejszych mieszkańców z jakąkolwiek godnością. Nasi zachodni sąsiedzi skutecznie zaorali cały dobry PR, jaki białym w tamtym miejscu zrobił nasz rodak. Czas teraz na wojskowy akcent polskiej obecności za granicą. Pewnie duża część z Was wie, że za Napoleona polscy żołnierze znaleźli się na dalekim Haiti, ale mniej już mówi się o ich postawie, która czyni z nich prawdziwych bohaterów. O co chodzi? W dużym skrócie polskie legiony trafiły na koniec świata, żeby pomóc francuskim żołnierzom w tłumieniu buntu Haitańczyków. Jednak nie minęło wiele czasu, a nasi chłopcy zorientowali się, że to jest. Chore, że ci biedni ludzie w zasadzie niczym się od nich nie różnią. Też odebrano im kraj, narzucano obcą kulturę i tłumiono jakiekolwiek przejawy chęci zwykłego, godnego życia. Uznali, że honor nie pozwala im walczyć z ludźmi, którzy walczą o wolność, więc Polacy zaczęli przechodzić na stronę powstańców. Bo powstania to nasza specjalność! W dużej mierze dzięki pomocy Polaków rewolucja się udała i Haitańczycy mogli się cieszyć niepodległością, ale to nie koniec, bo mniej więcej 400 Polaków postanowiło zostać na wyspie mimo początkowych problemów, bo konstytucja formalnie zabraniała białym osiedlać się na Haiti. Jednak po wzięciu pod uwagę wszystkiego, co Polacy zrobili dla lokalnej społeczności, z naszych uczyniono wyjątek. Mało tego, wielu z nich dostało obywatelstwo. Oczywiście przez lata oba miłujące wolność narody się wymieszały na tej wyspie, jednak do tej pory mamy na Haiti Polonię, której członkowie są oczywiście potomkami tamtych legionistów, którzy bardziej niż rozkazy cenili sobie umiłowanie idei wolności. I ktoś teraz powie, no to Kijowi byli z tych Polaków żołnierze. Być może, ale za to jacyś świetni ludzie. Język. Tak, wiem o języku już kiedyś wspominaliśmy, ale wtedy nie powiedzieliśmy Wam, jak dalekich czasów sięga. I dziś też nie powiemy, bo nie wiadomo. To znaczy, ciężko jest określić w historii dokładny moment, kiedy powstał język, z którym dziś się możemy utożsamiać. Natomiast można się skupić na pojedynczych słowach, to też skupmy się na najważniejszym. Od kiedy w zasadzie funkcjonuje słowo polska? Jedno z pierwszych użyć tej nazwy znajdziemy na pewnej monecie z początku XI wieku. To jedna z naszych najważniejszych monet w historii denar bolesława chrobrego. Znajdziemy na nim ptaka. Historycy do dziś się spierają, czy to orzeł, czy może jednak pafno, ale nas bardziej interesuje napis, który znajdziemy na obu stronach monety. Princes Polonie, co w tłumaczeniu oznacza władca Polski. To jedno z najwcześniejszych użyć nazwy naszej ojczyzny, zaklętych w źródle historycznym. Swoją drogą, samo określenie Princes Polonie odwołuje się do tradycji samego imperium rzymskiego. A jakie mamy jeszcze inne świadectwa naszego czadowego dziedzictwa językowego? Bo na pewno nie to. Siedzę teraz z kratkami, z pałami, widzą mnie. i są śmiechami. A chociażby statut łaskiego z 1506 roku, który nie dość, że ujednolicał prawo w całym państwie, to jeszcze zaczynał się Bogu Rodzicą, uznaną za hymn państwowy. Mówiąc o języku, nie możemy też nie wspomnieć o Biblii Leopolity, czyli pierwszym drukowanym przekładzie Pisma Świętego na nasz ojczysty język. Miało to miejsce w 1561 roku. Nasz język kształtował się przez wieki i kawał czasu trwało, zanim w końcu osiągnął status jednego z najtrudniejszych na świecie. Jednak nie wiem, czy wiecie, że mało brakowało, aby byłby jeszcze trudniejszy, bo w XVI wieku pisarz Skarbu Koronnego Stanisław Zaborowski zaproponował, żeby w naszej ortografii było 50 znaków. Przypominam, że dzisiaj mamy 32. Jakie w takim razie miały być te bonusowe? Ano, mielibyśmy na przykład dodatkowe B, M i N z umlautami, czyli takimi kropkami jak w niemieckim. A jak już jesteśmy przy naszych zachodnich sąsiadach, to esz nie miałoby się składać z S i Z, tylko z SS. Poza tym B, m, Nie. Te głoski miałyby oddzielne oznaczenia. Generalnie w szkole mielibyśmy jeszcze bardziej przegwizdane. Na szczęście ten projekt nie przeszedł, chociaż prób wprowadzenia podobnych reform ortografii było kilka. Obyczaje. Wiele wytworów kultury naszych przodków było dla naszego państwa tak charakterystycznych, że ludzie z zagranicy patrzyli i mówili o pewnie Polak. I nie mam tutaj akurat na myśli skarpetek do sandałów, chociaż faktycznie chwilę sobie teraz pogadamy o ciuchach. Przyszedł wreszcie czas wyjaśnić sobie, co znaczą te cholerne słowa typu kontusz czy żupan. Tak jest, ludzkimi słowami opiszemy sobie elementy szlacheckiego stroju. No bo wiecie, nie można było przyjechać sobie na Sejm w byle szmatach. Był określony dress code, którego nie można było złamać. Jak się to zrobiło, no to w najlepszym wypadku można było liczyć na krępującą ciszę na sali. To tak jakby przyjść na ślub w Dresie. Chociaż w sumie. A zatem tradycyjny szlachecki strój składał się z deli, czyli takiego szerokiego płaszcza z kołnierzem. Zakładano go tylko na jedną rękę, na drugą zarzucano i żeby było wygodniej, spinano pod szyją agrafką. Kolejnym elementem był kontusz, czyli też płaszcz, ale ten miał takie specjalne wycięte rękawy. Trzeciego płaszcza nie było, był natomiast żupan, czyli taka długa sukienka zapinana z przodu na guzy. I to była totalna podstawa, przy czym ktoś może się teraz zastanawiać: no dobra, ale jak wszyscy nosili to samo, to jak tu przyszpanować? Jak się wyróżnić w tłumie? Dzisiaj temu służą dodatki: zegarek, spinki do mankietów, czy wystające niechlujnie kluczyki od golfa. A kiedyś. Na wspomnianych już guzach mogły znaleźć się diamenty, perły, złoto, odbity srebro. Bardzo ważnym elementem był też ozdobny pas, często ze sprowadzanego z dalekich stron jedwabiu. To była naprawdę spora inwestycja, bo materiału potrzeba było sporo. Pas był ogromny, do jego założenia potrzeba było kolejnej osoby, która owijała szlachcica kilka razy. Te charakterystyczne ciuchy były znakiem rozpoznawczym naszej szlachty na zagranicznych dworach. Nasi, przynajmniej w większości, nie czuli potrzeby naśladowania zachodnich trendów, a ta charakterystyczna stylowa stała się bardzo ważnym elementem naszego obyczajowego dziedzictwa. Polski szlachecki styl przez wielu za granicą był naśladowany, choćby w Rosji, ale Polacy wyznaczali trendy i później. I tutaj doskonałym przykładem na to niech będą zegarki Patka, bo nie wszyscy chyba wiedzą, że kawał historii szwajcarskich zegarków napisał właśnie Polak Antoni Patek. Pan Antoni po powstaniu listopadowym znalazł się na emigracji w Szwajcarii, gdzie zaczął produkować zegarki. Początkowo kupował gotowe mechanizmy, tworzył zegarki z półproduktów, malując je we wspaniałe wzory, również patriotyczne, więc miał spore wzięcie wśród szwajcarskiej polonii. Ale w pewnym momencie z francuskim kolegą dostrzegli w rynku niszę. Założyli firmę, która jako pierwsza na świecie zaczęła produkować ekskluzywne zegarki kieszonkowe na szeroką skalę. Firma ta działa do dzisiaj i pamiętając o dziedzictwie, Polaka nadal tworzy fantastyczne zegarki, które są wyznacznikiem najwyższego prestiżu, bo niektóre modele potrafią kosztować nawet 5 milionów złotych. O Boże! Jest jeszcze jedna. Typowo polska rzecz mogłoby się wydawać, że nieistotna, albo może nawet obciachowa z perspektywy czasu, ale to tylko pozory meblościanka, czyli dowód na to, że Polacy nawet w kijowych warunkach potrafią wyczarować coś, z niczego miliony ludzi miało, albo może nawet nadal ma w domu to cudo zaprojektowane w 1961 roku przez Czesława i Bogusławę Kowalskich. Projekt powstał na konkurs meble do małego mieszkania. I faktycznie, z racji swojej modułowości, czyli tego, że elementy można było ze sobą dowolnie łączyć, można było świetnie zagospodarować nawet małą przestrzeń. I tak oto na jednej ścianie mogliśmy umieścić szafki, półki, biurko, a nawet łóżko. Meble w tym stylu tworzono jeszcze przez niespełna 30 lat, a meblościanka jest elementem naszego dziedzictwa, dowodem polskiej zaradności i na bank nie mamy się czego wstydzić. Obywatele! Naturalnie czym byłby nasz kraj bez ludzi, którzy się tutaj urodzili i wychowali, a którym często cały świat naprawdę sporo zawdzięcza. O nich nagramy wam jeszcze nie jeden odcinek. Natomiast, żeby nie być gołosłownym, to wspomnę dziś o dwóch Polakach, bo nie wiem czy wiecie, że to nasi rodacy Karol Olszewski i Zygmunt Wróblewski jako pierwsi otrzymali ciekły azot. To oni poradzili sobie ze skropleniem gazów, z czym nie potrafili dać sobie rady inni naukowcy i to dzięki Polakom chemia i fizyka postawiła kolejny duży krok. Rok do przodu. Listę wybitnych Polaków mógłbym Wam tu wymieniać jeszcze z tydzień, ale tak jak mówiłem, po to są kolejne odcinki. Natomiast warto pamiętać o jednym: O tym, że absolutnie najważniejsze i najwspanialsze jest to, że dziedzictwo naszego narodu nigdy nie przestało się tworzyć w jakimś konkretnym momencie. Ten proces trwa cały czas i to od nas zależy, czy kolejne pokolenia będą miały co umieszczać w tego typu zestawieniach za kilkadziesiąt czy kilkaset lat. Pamiętajmy o tym. I nie spieczmy tego. A jeśli chcielibyście zobaczyć inne świadectwa naszego dziedzictwa, bo oczywiście jest ich znacznie więcej niż te, które Wam dzisiaj przedstawiliśmy, to macie teraz ku temu fantastyczną okazję. W Muzeum Narodowym w Krakowie możecie obejrzeć wystawę dziedzictwo, gdzie znajdziecie mnóstwo eksponatów będących materialnym zapisem naszego wspólnego dziedzictwa, w tym te, które Wam dzisiaj pokazaliśmy. Wystawę możecie oglądać w Muzeum Narodowym w Krakowie do 7 stycznia 2018 roku. Serdecznie. Was tutaj zapraszamy. Chcesz wreszcie coś zapamiętać z historii? Daj nam suba! Wpisz swój adres e-mail, potwierdź subskrypcję, a my damy Ci znać o nowych odcinkach.